Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K25 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy grać z Orlando Magic. W poprzednim odcinku stała się rzecz, która nie dzieje się oczywiście często, czyli wygraliśmy mecz. Wygraliśmy z San Antonio Spurs dokładnie. I tam też fajnie, że wygraliśmy, bo gdybyśmy właśnie wygrali, to mielibyśmy jersey swapa z Wembym, więc fajnie bardzo, że właśnie daliśmy radę wygrać z nimi, bo tak to nie mielibyśmy tej takiej fajnej scenki właśnie, gdzie to wymieniliśmy się tymi koszulkami. Teraz właśnie Orlando. No Orlando już dwa razy chyba w tym sezonie, minimum dwa razy w tym sezonie nas pokonali. Więc jakby no, nastawiam się, że tak będzie też, że nas pewnie pokonają. Są w pełni zdrowi, więc byłoby to dziwne, gdyby nas naprawdę nie pokonali. Myślę, że tak to mogę nawet ująć. A zobaczę jedną rzecz, tylko career features, czy... Dobra, czyli line... A nie, mam jakieś zmiany. Tak, mam jakieś zmiany. Dobra, czyli teraz wszyscy są w pełni zdrowi, więc teraz możemy na pewno ten line-up ustawić, więc ja muszę sobie tutaj na szybciutko to wszystko poustawiać, jak właśnie chciałbym, żeby to wyglądało. I line-up mamy gotowy, a więc będziemy mogli przechodzić do tego spotkania. No zobaczymy właśnie, to jest ostatni nasz mecz już w grudniu, więc ostatni, może powiedzieć, mecz tego roku. Więc zobaczymy, jak zakończymy ten rok, czy od zwycięstwa, czy nie. Pewnie nie, ale i tak zobaczymy, no ale nie ukrywam, że właśnie fajnie, że wygraliśmy właśnie ze Spurs, więc teraz... No nie wiem, przy kilka meczów możemy przegrać, nie będzie jakoś tragedii. No bo najgorzej jest, jak na przykład nie, mamy jakąś serię z 6 na przykład lub więcej, na przykład 5, 6 lub więcej porażek z rzędu. To już tak, no nie fajne. Teraz mamy mecz wygrany niedawno, więc no jeśli przegramy, to nie będzie jakoś jakiejś tragedii, można powiedzieć. Więc zobaczymy właśnie, jak nam pójdzie. Jest tu mecz też w Orlando. Nie pamiętam, poprzedni mecz na pewno mieliśmy, pamiętam, u siebie, bo... Pamiętam właśnie, że to był mecz, że graliśmy u siebie, ale właśnie tam przegraliśmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wyjeździe, jak to będzie właśnie wyglądało w Orlando. Właśnie możliwe, że to jest nawet czwarty mecz, bo mam wrażenie, że graliśmy dwa mecze z tego względu, że wydaje mi się, że właśnie robiłem mecz, odcinek questowy i mecz, ale może się mylę. Nie wiem. A właśnie wydaje mi się, że też gdzieś na początku sezonu graliśmy z nimi. Chyba drugi mecz w karierze, nie wiem, czy nie był czasem z Orlando. Pierwszy był z Atlantą, a nie wiem, czy drugi właśnie był z Orlando. Ale możliwe, że mylę to. Nie wiem dokładnie. Nie pamiętam dokładnie, jak to aż właśnie, jak to dokładnie wyglądało. Dobra, zaczynamy. My wygrywamy tip-off. I zaczynam ten mecz. Podaj do Bena. Właśnie o to chodzi. Ale Ben, co ty robisz? Trzeba było podać. Ale z drugiej strony to byłby klakson, więc też dawno niektóry. Shooterem nie jest, no ale i tak jakby, no lepiej to myślę, że byłoby, byśmy tak to już zagrali. Nawet jakbym ja był z Wendellem Carterem, i tak bym je zniszczył post-upem, więc... Szkoda, że oczywiście tak łatwo, no ale i tak by pewnie zdobył punkty. Ben pod kosz. Counter jump shot, jak mnie to... irytuje naprawdę, jak nie wiem co, jak on robi cały czas te jump shoty, które nie są rzeczą, którą on umie robić za dobrze. Czemu on to próbuje cały czas? Nie wiem. Nie wiem i nie rozumiem. Bankero. Aj, myślałem, że będę od niego na tyle szybki, że dam radę jakby przed niego wejść i pod kosz, ale niestety nie. No ale dobrze, że mamy piłkę. Claxton. No to jest Ben. No czemu naprawdę tak... Denerwuje mnie, jakby czemu, aż muszę to wrócić naprawdę, czemu Claxton, po pierwsze troszeczkę podałem mu za późno, troszeczkę mu właśnie tutaj za późno podałem, bo tutaj powinienem już mu podać. No dobra, i tak, jakby w tym momencie, czemu on nie rzuca? Na przykład nawet po pump fake'u, miał łatwe punkty i on wycofuje do Ben Simmonsa, nie rozumiem tego, naprawdę. Nie utrudniajmy łatwych rzeczy, to jest coś, co wiele razy robimy. Po prostu marnujemy dobre sytuacje, jakby przez to, że próbujemy przekombinować rzeczy. Sami po prostu nie możemy pójść łatwo zagrać akcji. Trójkąt Franca. Nie trafił jednak. Niestety Saks mi właśnie przepycha. To jest ten problem właśnie, jakby... Za ciężko mi tak się przebija obok nich. Nie wiem, czy ten stręp po prostu mam słaby, czy co, ale... Nie wiem. A i tą piłkę straciłem. Myślałem, że już ją miałem i nawet byłem gotowy, żeby prosić o screena, ale nie, jakoś, nie wiem, dziwny jest bardzo ten start mecz. Strasznie mi się nie podoba, co my odwalamy, naprawdę. Jakby dosłownie nic tam nie chce wyjść. A teraz pora to zmienić i mamy wsad, dobra.
Potrzebowaliśmy bardzo punktu, bo naprawdę to, co się działo w ofensywie jak na razie, to było bardzo, 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 bardzo złe. Mam nadzieję, że teraz się zmieni. Teraz ja źle tutaj puściłem za łatwo Kentavious Caldwell-Pope'a. Za często za bardzo się próbuję patrzeć właśnie na tego zawodnika, przed co ma piłkę, jakby, co on kombinuje. Żebym, że nie wiem, potencjalnie coś pomóc, na przykład. A za, jakby, powinien bardziej właśnie po prostu skupiać na tym zawodniku. Teraz próbowałem podawać wcześniej, ale nie wiem, czy przez to, że był zawodnik był przy mnie blisko i mnie krył, jakoś nie mogłem, po prostu. Powiem, że kliknąłem. Klakson, ale jup. Chyba muszę naprawdę pass accuracy upgrade'ować, bo mnie denerwuje, jak mój zawodnik non-stop psuje alejupy. Ja... No to jest łatwe alejup do zrobienia, to jest łatwe alejup do zrobienia, ale ja mogę zrobić tylko jedną rzecz. Mogę tylko wycelować, kliknąć dwa razy trójkątem. Gra robi resztę i mam wrażenie, że może nie. Gra będzie bardziej mi pomagała, jak będę odlepszy pass accuracy i nie będzie mi tak non-stop psuła tych alejupów, bo to jest denerwujące, że te alejupy są co chwilę psute. No i trafił jeszcze. Normalnie, czemu w tym roku te endłony są tak częste? Timeout. Nie wiem, co można. Może timeout potrzebny. Nie wiem. Nie wiem, co nam pomoże. Czy może w meczu ze Spurs nam specjalnie ten mecz był łatwy? Czy o co chodzi? Bo ja naprawdę nie wiem, czemu na początku z meczu ze Spurs i na początku meczu tego to kompletnie dwie inne drużyny. To jest. No nie fa. To jest niefajne, naprawdę, jak to wygląda. Nie ma faula, co z tego? Jak jestem przepchany przez Jalena Saxa. No to nie jest jakiś big man, coś takiego, że powiedzmy jak taran powinien. Bogdanowicz trafił. Jeszcze trójka Saxa, jeszcze tego nie było. Jeszcze tych trójek oczywiście nie zaczęli nie ładować. Claxton. Dziwny sposób wykończenia. Nie ukrywam, właśnie bardzo dziwnie tą akcję. Daj mi spokój, naprawdę, jakby do. Naprawdę, daj mi spokój, Caldwell-Pope, naprawdę, denerwujący i tak jest na tle ten mecz. Jeszcze mi musisz denerwować tymi stealami takimi, naprawdę. Prawie to bym miał piłkę. Nie lubię tych typów gości, naprawdę, tak walczą o tą piłkę, aby to jest dobra oczywiście rzecz, wiadomo. Dobrze mieć takie zawodniki, które walczą o piłkę, każdym, aby od życia od tego zależało. Ale denerwujący jest grać właśnie naprzeciwko takich gości. Bankero, pół dystans, nie trafia. Dobra, Claxton może przyjdzie. Powinniśmy to wykończyć, ale jest foul and one. No i pięknie, ładnie. Bardzo ładnie. Bałem się, że się skończy tak, że mój zawodnik w miarę biegł rozpędzony na jakiś wsad, a nagle się tak zahamował i bałem się, że on właśnie by się przestraszył bankero i bankero mnie łatwo wybroni. No, Claxton prawie zebrał. Ale to Claxton zgarnął, to było pięknie. Bankero, muszę na niego uważać. Teraz banker kombinuje, no on pod kosz mnie właśnie tak to będzie wyglądało. To się nie mogło inaczej skończyć, jakby jak on był ze mną w matchupie. Bogdanowicz, może mu zrobię jakiegoś screena, jakaś trójka od Bogdanowicza. Nie wpada jednak niestety. Aj, faul, no. I drugi to już jest, zapomniałem, bo ten głupi end one przedtem był. Próbowałem wybić piłkę, ale się to nie udało kompletnie. 40-32. Mogło być gorzej na pewno. Na pewno mogło być gorzej. To mogę powiedzieć tylko. To jest faul. Toriana Finney-Smitha nigdy, ale to absolutnie nigdy nie zrozumie, czemu więksi goście próbują wymusić illegal screena na mniejszym zawodniku, którego możesz wybronić, jeśli ci się chce.
Ja nie rozumiem tego, naprawdę. Rozumiem, jak mały gość na duży próbuje. To rozumiem. Ale po co to robi? Jak przecież jest w stanie go wybronić. Jest w stanie to zrobić, ale nie robi tego. To jest duży problem. Teraz Finney-Smith. Nie próbuje pokonać Miss Matchup. To jest też duży problem. Czemu my tak musimy. Czemu my naprawdę tak. To jest perfekcyjny przykład tego, o czym mówię. Czemu my musimy grać, jakbyśmy naprawdę nie umieli. Jakbyśmy. Nie wiem, nie umieli podejmować dobrych decyzji. Abyśmy specjalnie podejmowali złe decyzje. Bo ja nie wierzę, że oni naprawdę szczerze myślą, że to jest najlepsze, jakby nie przyszedł. Nie wierzę, że Cam Thomas naprawdę myśli, dobra, walka z Bankero pod koszem to jest na pewno najlepszy możliwy sposób, jak mogę tą akcję wykończyć. Ja tego naprawdę nie rozumiem, czemu oni muszą tacy być. Czemu muszą być tacy frustrujący? Czemu oni muszą udawać, że nie umieją grać? I nie umieją podjąć dobrej decyzji. Faul Harrisa, trzeciego faul. Chciałem, ale upał, nie będę ryzykował. Teraz też nie fajnie, bo ani. Też właśnie to jest kolejna rzecz, której nie lubię bardzo w tym zespole. Bardziej może powiedzieć w coachingu. Czyli czemu mamy minuty, w których nie ma ani Clowniego, ani Claxtona? Oprócz fauli, jakby foul trouble. A wątpię, że tutaj obydwoje są foul trouble. Nie powinniśmy się dawać sytuacji, w której Dorian Finney-Smith jest naszym starting center. Może nie starting, ale jest naszym centrum. Cam Thomas i Bunker, to nie jest fajny matchup. Wagner. Nie trafił, dobra. Cameron Johnson, podanie do mnie było dość ryzykownie, ukrywam. Trafił, dobra, dobrze mówię, że nie trafił. Nie mogę cały czas właśnie pobić, może powiedzieć, zawodnika i być pod koszem pierwszy, może powiedzieć. Zawsze każdy razem jest przy mnie zawodnik, to tak też fajnie, bo by się mogło zmienić. Gary Harris. Uwaga pod koszem, uwaga pod koszem. Bardzo trzeba uważać pod koszem właśnie, bo Banker był przy Tomasie, więc bałem się, że Banker po prostu sobie bez żadnych problemów zbierze tą piłkę. To nie miał być Dorian Finney-Smith, fajnie ukrywam. Nie wiem. No właśnie. To Johnson powinien rzucać, to Johnson powinien to próbować. Ja kontra Isaac. No nie, nie, nie są to dobre wieści. A Isaac, dobra. Powiem tak. Isaac to rozegrał niesamowicie, naprawdę. Nigdy się nie spodziewałem, że coś takiego. Pierwszy raz w życiu chyba widzę, żeby ktoś taką akcję w taki sposób rozegrał. Próbuję. No, powiem tak. No, to jest na pewno innowacyjna próba wykończenia. To na pewno mogę mu powiedzieć. Ale nie była zbyt skuteczna. Bankera pod koszem. No. Siła. Krótko mówiąc, siła. Lejap i kolejne punkty mamy. Wiedział, że to będzie Bankero. Najgorsza rzecz, jaka zależy, która jest ogólnie, to jest jakby. To jest najgorsze, jak jestem po prostu bezradny. Ja wiem, co się dzieje, ale co ja mogę zrobić? Stać przed Bankero? Jak on mnie współsterajzuje tylko, albo bo jak pachołka mnie minie, to Klakson musi wiedzieć, co się dzieje, a nie ja w takiej sytuacji. Trójka, pięknie, no. Nie ukrywam, że w sumie praktycznie. Robię klik tylko, jak ja prawda, najszybszy jaki mogę praktycznie, bo tak to wygląda na tej animacji. Mam wrażenie, że tak muszę te triki wypuszczać. Banker nie trafia. Johnson, może trójka? Albo wejście pod kosz, bo jesteś większy. Czemu po tej stronie klakson się zrobi teraz screen, nie rozumiem. Ben pod kosz, atakuj kosz, atakuj kosz, Ben. Jest, pięknie, Ben. 6 punktów straty.
Parker trafił. Myślałem, że przez to, że tak biegnie, że czuje, że nie trafi. Może właśnie tak było, że czuł, że nie trafi, ale jednak padł. Ben Simmons. Dobry screen. Zrobiłem mu fenomenalny screen. Piękne podanie i piękny reverse duck. Co za piękna akcja. Nie zawsze się to zdarzy, ale naprawdę to jest wszystko perfekcyjnie rozegrałem praktycznie. To ja zrobiłem dobrego screena, Ben perfekcyjny wejście pod kosz i podanie i świetne wykończenie Johnsona. To jest faul tego, właśnie, znaczy Iligaskin dokładnie, Saksa. Jestem piąty w dunk conteście. Co ciekawe, rok temu, pomimo że robiłem piękne bardzo sady, kto widział to widział, tą serię, nigdy nie mogłem mieć dunk conteście. Zresztą miałem wrażenie, że miałem zakaz, a free point contest byłem co roku. Czy teraz będzie inaczej, może będzie odwrotnie? Nie wiem. Aj, zawahałem się. Zawahałem się, bo to jest to, o czym mówiłem. Tyle razy ja wjeżdżam pod kosz i nigdy nie jestem pierwszy. A tutaj byłbym pierwszy, ale zawahałem się i to zniszczyło całą akcję. Bałem się, że to się wydarzy. Franz i Bankero są strasznymi taranami. Strasznymi taranami. Pomimo, że nie wyglądałem aż tak, jakby napakowani, może powiedzieć, jakby byli. Jakoś nie wiem. To nie są jacyś tacy naprawdę mega, mega silni go siebie, jak patrzysz się na nich, ale są strasznie mocni. Ja w tej grze. Co mój zawodnik robi? Czemu on piłkę dosłownie jakby to nazwać? No dosłownie to wyglądało, piłkę wypuścił powietrze, aby puścił ją po prostu. Nie rozumiem, czemu właśnie niektóre takie animacje istnieją w tej grze. Czemu takie rzeczy w ogóle się dzieje? KCP trójka, uwaga. Dobra, mamy piłkę. Ben, do mnie. Pięknie. Bardzo ładna. Szybka, dynamiczna akcja. Bardzo szybka i dynamiczna akcja. Powinien być strasznie spóźniony. I naprawdę, jakby wydaje się, że Franz nie powinien aż tak uciec. Nie wiem, Bogdanowicz może wiek? Nie wiem, po prostu troszkę stary już jest, może Bogdanowicz, nie wiem dlaczego może, ale nie naprawdę. Czemu aż tak łatwo to wyglądało, bo dobrze to wykończył. Bo naprawdę wydawało się właśnie aż za łatwo, aby, może powiedzieć, dystans jaki krótki to był, a tak go zostawił w tyle. Nie powinien mieć aż tak open trójki właśnie. Propo. Back to back chyba nie będzie. Właśnie. Bogdanowicz, możesz z trójkę. To by było miłe. Ale Klaxon musi to wykończyć. No. Dobrze to wykończył. Będę miał właśnie KCP przy sobie. Dobry obrońca, ale nie taki matchup. Timeout. Chyba Magic teraz. Tak jest. Minuto do końca. 5 punktów przewagi mają nad nami. Tak już mówiłem wiele razy. No miło byłoby na pewno przynajmniej być do końca blisko i walczyć realnie. A nie powinien to robić w ogóle jakby. To się mogło się skończyć. A nie, w sumie to byłby mój trzeci faul, więc nie byłoby aż tak źle. No muszę uważać. W takich sytuacjach mogę łatwo łapać faule i w momentach, w których na przykład nie jestem blisko, no jestem po prostu, mam za dużo fauli, nie powinienem właśnie tak robić, a teraz, no mógłbym mieć trzeci faul, więc po prostu bym już teraz szedł na ławkę, więc tam ominęłoby mnie 40 sekund setting, naprawdę. Jakoś w tym meczu takie mam odczucie. Saks, co za steal to był. W tym meczu mam takie... Pięknie Johnson. W tym meczu mam takie odczucie, że właśnie źle mi... Po złej stronie mi za często Clarkson chodzi. Za często mi... Ja zawsze wolę właśnie po tej drugiej. Ja wolę, żeby on się bardziej ustawiał po mojej... Jakby po prawej stronie, można powiedzieć, żeby mi robił screen. On za dużo dzisiaj lewą robi. A dobrze, pięknie Klaxon, ale jeszcze mam piłkę i trafię, tak jest, no niestety.
byłoby to zbyt piękne, gdyby się udało, to nic. Kiedyś to wpadnie, kiedyś taki rzut z połowy czy coś takiego wpadnie. 67-61, szkoda tego właśnie, że tam dało radę, bo świetnie zatrzymał klakson Cartera, tylko szkoda niestety potem Carter złapał, podał do KCP. Ja bałem się, że od razu będzie walił trójkę, ale tego skoczyłem, on jednak poszedł sobie bliżej i pół dystans i mu wpadł. Więc szkoda tej akcji ostatniej, ale tak to mogło być na pewno gorzej. Mogło na pewno być gorzej po tej pierwszej połowie. Free Point Contest Race tak się prezentuje. I możemy wracać na drugą połowę tego starcia z Orlando Magic. Bankero. Nie trafia porządek, super. Spokojnie, spokojnie. Trzeba wiedzieć, jakby nie to klikałem. Ale nie, chodzi tutaj Clarkson. Trzeba wiedzieć właśnie, co działa, można powiedzieć. I no, pick and roll zawsze działa. A trzeba robić to, co... Ja mówię, co po pierwsze działa i to, co może przynieść sukces, można powiedzieć. No więc... To przynosi sukces najczęściej. Bankero. Tylko żeby go nie staranował. Podwójne krycie. Wyszło dobrze, bo Bankero nie podał. Wyszłoby źle, gdyby podał, ale na szczęście Bankero nie wiem czemu próbował z tym podwójnym. To nie tak właśnie, że on był podwójny przez dwóch maja przed gościem. Zdziwiłem się właśnie, że on próbował i tak. Claxton ponownie pas dobry i ponownie to kończy. Super. Claxton robi świetną robotę. To jest to, czym często on przegrywa. Często jego właśnie rywale wyprzedzają pod koszem, jak atakują. I teraz fajnie, że to Claxton rywala naszego wyprzedza i mogę mu podać właśnie łatwo. Uwaga, Bankero, jak on rozpędzi się, to będzie go ciężko zatrzymać. No właśnie chciałem. Bo ja to widzę. Ja to wiem. Ale ciężko zatrzymać to. Nawet dla tego zawodnika, który go kryje jakby. Nawet jak wiesz, że on to zrobi, to i tak no po prostu ciężko go zatrzymać. Pół dystans. Nie wiem naprawdę, ja naprawdę nie wiem. Ja bym naprawdę, jakbym mógł ten poszedł po prostu z Benem i porozmawiał. Czemu ty taki jesteś naprawdę, Ben? Czemu ty taki jesteś? Czemu ty wiesz, że nie robisz dobrych jumpshotów, ale non stop je próbujesz? Nie rób tego. Po prostu tego nie rób. Pomóż sobie i pomóż nam i nie rób tego. A tutaj powinien pewnie podać do Bogdanowicza. No czemu to robimy? Czemu my podajemy do Bena? Cameron Johnson, odważ się. Cameron Johnson zniszczy tą akcję, bo podał do Bena Simmonsa pod koniec akcji. Nigdy nie powinniśmy pod koniec, nigdy. Nigdy pod koniec akcji nie podajemy do Bena w takiej sytuacji. Chyba, że jest pod koszem, to wtedy rozumiem. Ale nie jak jest w tym miejscu, gdzie właśnie jest za linią. Żeby rzucać za 3 punkty. Nie ma sensu to jest, po prostu to jest głupota. To jest skazanie na porażkę. I ja jakby nigdy tego nie zrozumiem, prawda? Czemu to my to non-stop robimy? To jakby zachowanie, jakby nie znali Bena Simmonsa. Tak się zachowują nasi koledzy zespołu. Jakby nie wiemy, że on w całej swojej karierze jego największa słabość to jego shooting. Bankero trójka, bo dawno nie było. Johnson pod koszem, super, wykorzystał mi matchup. Franz Wagner trójka. Nie trafił, dobra, właśnie. Często tak właśnie, że te back-to-back trójki nie chcą aż tak im łatwo wpadać, dlatego właśnie jak Bankero przed chwilą trafił, to właśnie można było tak wyczuć, że to może być pudło. Ponownie, Claxton, co dzisiaj z tobą jest? Johnson, pięknie znaleziony. I trafia, bardzo ładnie Cameron Johnson. 4 punkty straty.
No i dobra, jednak go wybronił. Nie ukrywam, że byłem pewny, że już po akcji, ale jednak nie. Dobra, jeszcze Bogdanowicz, jeszcze Ben, jeszcze na spokojnie. Zawaliłem tą akcję, bo myślałem, że będę przed, ale dobra, mam jeszcze drugą szansę. Faul, dobra, udało się jakimś ten faul wymusić przynajmniej. Kolejna jest akcja, która powinna być zakończona pewnie lepiej, ale tragicznie jest. Mamy tylko 3 punkty straty, jedno posiadanie tylko przewagi mam Orlando Magic. Dobra, jakiś sen wychodzi z tego bez punktu. Wydawało się, że Franz na pewno tam zdobędzie punkty. Albo że będzie sfaulowany. W pewnym momencie chyba z 3 zawodników do niego doskoczyło. Ale jednak nie był sfaulowany. Claxton alley-oop. Tym razem się musiało udać. Tym razem się musiało udać. Po prostu było tak duże miejsce, że tego gra mi nie mogła jakkolwiek jakoś popsuć i podać do rywala. Dobrze go nie sfaulowałem, ale nie trafił, dobra. Myślałem, że trafi. Ponownie pick and roll. To po prostu tak mówię. To działa, więc byłoby to głupie zmieniać coś, co działa. Bogdanowicz. To jest ten moment na prowadzenie. Oj, Bojan. Bojan niestety zawodzi. Dużo zawodzi, prawda? Cameron Johnson jest bardziej tym pewniejszym shooterem. I ależ pudło, co za pudło? To boli, to normalnie jak cios prosto, nie wiem. To jest jakby nóż prosto w serce, dosłownie, takie coś. Naprawdę, dosłownie to jest nóż prosto w serce. No jak mogę coś takiego nie wykończyć? Wydaje mi się, że to jest łatwe. Tylko nie da ci mu uciec. Dobrze, tylko punkcik straty. Mało Camera Thomasa właśnie widziałem w tym meczu. To taka właśnie taka rzecz, która tak mi przyszła się teraz do głowy, jak widzę, że on jest na parkiecie. Bardzo mało go widziałem. Właśnie on ma bankierów w matchupie. Bardzo jestem niefajny tego. Pięknie, mamy prowadzenie. Trafił Karl Anthony. Nie chciałem tam już. Po pewnym momencie, jakby nie chciałem klikać kwadratem, w razie czego. Wolałem już go przepuścić, może powiedzieć, do rzutu. Tylko poczekaj, Cameron. Na screena. Po screenie masz szansę. A ten screen się właśnie nie udał. Troszkę mam wrażenie, że on za szybko jakby próbował to wykończyć. Próbował, znaczy, za szybko wyszedł, jakby. Jeszcze nie zrobiłem mu takiego dobrego screena. Pięknie, Dorian Finney-Smith. Get an assist within the next three possessions. Aha, dobra. Czyli teraz muszę zrobić. Czyli następne trzy posiadania. Dobra, następne trzy posiadania. Asysta, dobra. Oj, bankero. Czy to się opłaci? Pewnie nie. No tak. Ale no nie mogłem jakby zostawić. Jakbym ja był w takiej sytuacji, chciałbym, żeby ktoś mi pomógł. Więc ja właśnie zrobiłem, może powiedzieć, jakby to nazwać. Zrobiłem to, co bym ja bym na przykład chciał. Dorian Finney-Smith. A, nie trafił, chciałem asysta, żebym miał to z głowy. Ten daje mi gol, pięknie. Szybko? Super, szybko, bardzo ładnie. Wyszliśmy jakoś jeszcze obronną ręką z tej sytuacji. Strasznie mi się podoba, że naprawdę gramy tym matchupem Bankero Thomas. Strasznie. Naprawdę, trener, weź Tomasa stąd. Weź naprawdę go jak najszybciej. Nie, że jest zły, ale obecnie na size Orlando Magic po prostu nie pasuje tutaj. Albo nie powinien, no tak, no, za duży, nie powinien tutaj być. Ja, Tomas i Schroeder nie powinniśmy być wszyscy na parkiecie razem. A ja nie powinienem podłować takiej akcji, ale poduję. No i to jest niefajne. I to mnie boli. Udało mi się jak przeciąć tego alley-oopa. Pięknie. Dobra. A tam mówię, naprawdę, nie mogę być ja, Schroeder i Tomas. Jesteśmy za. Nie możemy być razem na parkiecie. Po prostu jesteśmy za mali. Oni mają naprawdę jednego garda tylko.
Bo nawet Jet Hord taki skrzydłowy bardziej dla mnie. No to jest taki guard forward. No ale i tak. Kolanto to jest ten taki, może powiedzieć, mały gość. Więc no, nie możemy grać trzech, może powiedzieć, u nas jest trzech małych gości. No to znaczy, ja nie jestem wysoki jakiś mega, ale i tak. No, u nas tak jest więcej małych gości niż u nich. Więc jakby no, no nie wiem, dobra, spróbujmy może tylko właśnie po screenie. Po screenie, tylko pojadę do tyłu, do tyłu. No. Czemu naprawdę nie możemy prostych rzeczy rozumieć? Na przykład Tomasz, masz shootera za sobą. Czemu nie podasz do niego? Nie rozumiem tak naprawdę. No nie zdążę ci pomóc, no, bo tak to rozgrywacie źle. Tak to źle rozgrywacie. Nie wykorzystacie screena, tylko podacie gdzieś, gdzie ktoś będzie w ciężkiej sytuacji. Tak to rozgrywamy. Naprawdę nie rozumiem tego. Mo Wagner, trójka. Aha, teraz każdy będzie pewnie takie trójki trafiał, nawet Mo Wagner. Dobra, naprawdę potrzebujemy jak najszybciej zmian. Naprawdę, tam mówię, nie możemy mieć takiej trójki razem na parkiecie. W tym meczu, w takim jakby momencie. To jest faul ewidentny, tak jest. Bo mam, że w innych meczach możemy być, ale to jest, na obecną chwilę nie możemy. Dlatego dobrze, że teraz będzie ta zmiana. Nie wiem, kto zejdzie, ale będziemy teraz mieli właśnie. Dobra, to jest ten nasz podstawowy line-up oprócz Doriana Finney-Smitha. Nie wydaje mi się, że Jonesa nie mam. Przed Bogdanowi nie powinien być, a Johnson powinien być. Bo tam wiem. Bardziej ufam Johnsonowi, jeśli chodzi o trójki. Ten był faul. Tak jest, fouled out do Dorian Finney-Smith. Powiem, że nie jestem zły na to, że on jest faul, bo to znaczy, że Cameron Johnson wchodzi. Franz Wagner nie kończy, dobra. Bardzo ładna wybrana Bojana Bogdanowicza. Klakson, tylko szybko to kończ. Super. W takich właśnie sytuacjach nie można czasu tracić, naprawdę. Trzeba złapać i od razu rzucać. Oj, Ben, nie możesz robić olinu. Nie rób olinu, bo to jakby ryzyko jest za duże na to. Jakby naprawdę było ryzyko mniejsze, to rozumiem, ale ryzyko jest za duże, bo masz małą szansę, że trafisz to perfekcyjnie i mamy szybką kontrę, ale jest duża bardzo szansa, że nie trafisz tego kompletnie i właśnie zawodnik ma open rzut pod koszem. Te screenie wychodzą, bo oni nie, jakby nie dadzą mi czasu zestawić, może powiedzieć, tego screena, Bogdanowicz się poduje. Nie dadzą mi czasu nawet zestawić dobrze tego screena i już biegną. Nie mogą tego robić. Oni muszą mi poczekać na mnie. Muszą na mnie poczekać po prostu. Faul. Klakson, szkoda. Za dużo razy, aby częstotliwość, współczynnik faule do dobrej wybrony jest zbyt nieregularny. Za często widzę faul w stosunku do obrony dobrej, jeśli chodzi o klaksona. To jest ten problem jego. Wow, nie trafia. Czy zdążę to wykończyć? Super, bardzo ładnie. Bo no kto wie, mógł mnie Wagner jakiś tutaj tam sięgnąć jeszcze. Franz trafia niestety. Na spokojnie. Teraz weźmy Klaksona na screena. Szybko rzucę. Cameron Johnson. Bardzo tego potrzebujemy i bardzo potrzebowaliśmy i bardzo to mamy. Cameron Johnson się nie myli. No i dlatego właśnie mówiłem. On naprawdę na niego rzadko się zawodzę nim. Naprawdę rzadko. Bogdanowicz się w znacznej części przed. Dobrze, przynajmniej trafię. Szkoda, że ponownie to jest faul Klakstona. Może zaraz się pomyli. Byłoby miło, ale wątpię, że tak pięknie będzie. Było blisko przy tym drugim rzucie. Ben Simmons. A dobra, już. To jest ten problem właśnie, że na początku powinien oddać, ale potem była jedna sytuacja, żeby rzucał. On musi jakby rozumieć, co się dzieje, aby ogarnąć, kiedy jest jakby moment na co, można powiedzieć. Ale powinien ogarnąć, że tam był w pewnym, że miał na początku podawać, ale otworzyła się szansa na wejście pod kosz i powinien zaatakować.
ACP z pół dystansu. Czemu? Czemu? Po prostu czemu to musi mu wpaść? Czemu te obręcz to musi się odbić i wpaść? Chciałem bardzo zrobić screena i znaleźć na trójkę na przykład Kamera Johnsona. A czemu tak bardzo klakson to robisz? Bogdanowicz, to jest twój moment. Bogdanowicz. Czy my możemy go wymienić? Czy my go możemy wymienić naprawdę? Jedyne do czego Bogdanowicz jest pożyteczny, to do shootingu w tej grze. A i to zawodzi go. No to po co on w ogóle jest tutaj? Po co on w ogóle gra, jak on nie umie shootingu? Klakson wykończ. Pięknie. Tak mnie on denerwuje, tak mnie on irytuje, bo naprawdę jakby... Nie rozumiem czemu. Zawodnik, który jest shooterem, nie umie nagle wykańczyć. Nic, praktycznie. Pięknie, ponownie Johnson. A spokojnie, a spokojnie. Jedyne co teraz nie robić, to się nie śpieszyć. Po tej drugiej, po tej drugiej. Ajajaj, ta gra jest naprawdę niesamowita, bo po prostu jakby no, to jest niesamowite, że oni takie style nagle wynajdują w takich momentach jakby. A Sak załaduje trójkę. Denerwujące właśnie to jest, jak często rywale się zamieniają w jakiś god mode pod koniec i nagle nic się nie pomylą i nagle takie rzeczy przed odwalą. Rzucaj Cameron. Pięknie, no i to jest gość, no i to jest gość. To jest shooter. Tak wygląda właśnie shooter Bogdanowicz. Tak wygląda shooter. Nie myli się z takiej sytuacji. Nie trafił to. Dobra, chcę w razie czego jednak nie chcę zostawić do końca, może być do ostatniej sekundy, więc spróbujmy zaatakować. Dobra, wycofajmy się szybko. Choć tutaj klakson ponownie. Bo naprawdę to jest... Zawaliłem to. Zawaliłem to niesamowicie. Kto tam był w tym narożniku? Zauważyłem go dosłownie za późno. To był... To był Johnson, tak jest. To był Johnson. Nie wybaczę sobie tego. Po prostu sobie tego nie wybaczę. Ale to, no krótko mówiąc, jakby na moją obronę, ponieważ jest mała, to się tak szybko wszystko dzieje, czasu dosłownie jest 3,5 sekundy, więc wiem, że no, muszę coś zrobić. Widzę klaksona tutaj, który biegnie, jakby i no nie wiem, tak jak mówiłem, po prostu po części spanikowałem i chciałem cokolwiek zrobić, a zrobiłem tragedię. Ile mamy sekund w ogóle? A, 30, to super. Potrzebowalibyśmy, żeby oni raz budowali, żeby zrobić alejupa. Ale oni nie podują. Ale wygrali. No nie wiem, naprawdę, mnie to boli, tak mówię, nie wybaczę sobie tego, naprawdę, absolutnie sobie tego. Dlatego, że teraz naprawdę my nie mamy dosłownie czasu, żeby wyrzucić tą trójkę nawet. Mam nadzieję, naprawdę mam ogromną nadzieję, że to jest największy błąd w mojej całej karierze, jaki popełnię, naprawdę. Bo po prostu... Ja wiem, no... Ciężko, ciężko. Nie, naprawdę, nie wiem, co jest gorsze. Jak ja popełnię taki błąd, czy jak kolega popełni taki błąd. Naprawdę. Bo jak kolega popełni, to jestem wściekły na niego, że jak mógł się tak pomylić, a teraz jestem wściekły na siebie. Tak, że jestem wściekły. Ale no nie wiem. Nie, naprawdę. Nie wiem, co w gorsze. No jednak chyba... Chyba gorzej jest jednak, jak ja popełnię błąd, bo ja czuję, że zawiodłem ich. Nie lubię, jakby no, bo jednak wtedy jak tam, przed załóżmy z tymi hit, pamiętam, na przykład Johnson trafił trójkę, wtedy to on zawiódł, nie ja. Więc mógłbym być zły, ale ja teraz jestem nie tylko zły, ale czuję też, że zawiodłem po prostu, no i to jest najgorsze. No nic, niestety, takie rzeczy nawet się najlepszym zdarzają. No niestety, nawet Michael Jordan, nawet LeBron James, nawet Kobe Bryant, nawet Karim Abdul-Jabbar, nawet Tim Duncan, nawet wszyscy tacy, niestety, podjęli przynajmniej raz w całej swojej karierze tragiczną decyzję, no niestety. Pomimo, że chciałbym bardzo to odwrócić, jakbym mógł, to bym cofnął na nową tę akcję, rozegrał, to niestety tego nie mogę i niestety przegrałem ten mecz z mojej winy, no nic.
Niestety życie idzie dalej, ale ciężko będzie o tym zapomnieć. Kolejny mecz będzie z Toronto Raptors. Teraz w sumie mówiłem pas accuracy, więc w sumie mógłbym pas accuracy ulepszyć sobie. Czemu nie? Driving lab kosztuje 1000. A driving dunk? Dobra, to driving dunka sobie ulepszmy. Czy mogę free throw jeszcze? Też mogę free throw, dobra. Więc to zrobimy. Dobra, więc tak to będzie wyglądało. No i to na tyle. Niestety, tak to się kończy. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!